Instytut Filozofii Jadwiga Guerrero van der Meyden. Spotykamy się dzisiaj z panem profesorem Michałem Ostrowickim, funkcjonującym pod pseudonimem Sidey Mio, aby porozmawiać o kursach prowadzonych w sieci oraz o zagadnieniu ontologii środowiska elektronicznego. Pani profesorze, na początek może zapytam w ten sposób. W 2007 roku, więc ponad 10 lat temu, odbył się pierwszy ogólnopolski kurs akademicki prowadzony w sieci, a miejscem, w którym on się odbywał, była tak zwana Akademia Elektronika. Więc na początek, czym w ogóle jest Akademia Elektronika i jak odbywają się zajęcia w takim niecodziennym miejscu? Akademia Elektronika powstała w wyniku wcześniejszych zainteresowań rzeczywistością wirtualną. W pewnym momencie podczas badania literatury, zaznajamiania się z tym fenomenem dzisiejszych czasów, doszedłem do wniosku, że jest to rodzaj rzeczywistości. Stąd działania winny być tam przenoszone konsekwentnie, różnego rodzaju aktywność i uznałem, że aktywność akademicka to będzie to, czym dysponuję, to, co mogę zaoferować sieci, właśnie rzeczywistości wirtualnej. No i w ten sposób wszedłem do Second Life'u. Tam zacząłem się poruszać po tym świecie mniej lub bardziej oficjalnie, ale generalnie zacząłem dawać niewielkie prelekcje. Aż w końcu zebrała się grupa ludzi, wolontariuszy, co jest charakterystyczne dla takich środowisk sieciowych, którzy wspólnie ze mną spowodowali, że powstała Akademia Elektronika jako niezinstytucjonalizowana część Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chodziło o to, żeby to było miejsce otwarte, żeby odbywały się tam otwarte wykłady, dostępne dla ludzi z całej Polski, a w tej chwili również i ze świata, gdyż jest realizowany jeden z projektów takich właśnie światowych, czyli Science Beyond Borders, The Global Academy Electronica. A panie profesorze, proszę jeszcze dodać dla niewtajemniczonych, co to jest Second Life? Second Life to jest wirtualny świat. Świat stworzony z grafiki 3D. Powstał jako projekt komercyjny amerykański, natomiast nie jest to gra komputerowa. Nie ma tam zadań, nie ma tam bossów, nie zdobywa się punktów, tylko się egzystuje. Chodzi o to, że w dzisiejszych czasach ludzie dość sporo partycypują, uczestniczą w sieci w różnych miejscach. Na Facebooku, na forach, różnego rodzaju w stronach. Natomiast chodzi o to, że to jest grafika 3D, która jest podobna do naszego fizycznego świata, gdyż żyjemy w świecie 3D, prawda? Plus czas. I chodzi o to, że są tam takie miejsca, które można polubić. Głównie to jest miejsce Second Life do egzystencji. Różnego rodzaju aktywność tam się dokonuje, między innymi uniwersytecka. Natomiast to jest to, że osoby logują się od siebie w domu, może być to na przykład wieczorem, prawda? I tam przebywają w podobny sposób jak w świecie fizycznym. Można z tym dyskutować, niemniej jest to faktem. I rozumiem, że Akademia Elektronika to jest wyselekcjonowane miejsce w tym świecie Second Life, w którym spotykają się uczestnicy kursów i wysłuchują wykładów, biorą udział w konwersatoriach. Tak, dokładnie tak to wygląda. Chodzi o to, że przychodzimy do miejsca, które jest bliskie człowiekowi, czyli właśnie wygląda jak świat, ale uczestnicy logują się ze swoich komputerów z domu. Jest tam kilka auli, jest tam miejsce, gdzie mamy rozpalone ognisko do takiej dysputy akademickiej, ogród wręcz w nawiązaniu do parepatetyckiej filozofii, Partenon jest, więc także nawiązanie do takich symboli historycznych, filozoficznych. Ale najważniejsze jest to, że odbywa się to wszystko w nowej sytuacji egzystencjalnej, jaką funduje nam współczesna technologia, usieciowienie i właśnie ilość czasu, którą spędzamy w sieci. Przyzwyczajenie do pewnych zachowań, które zostały przez człowieka w sensie ogólnym zasymilowane, zaakceptowane i przynoszą jakąś korzyść. A po 10 latach, ponad 10 latach prowadzenia zajęć w takim miejscu, jakie ogólne doświadczenia pan profesor wyniósł z tego
z tego nauczania? To są generalnie dobre doświadczenia. Szereg różnych wartości. Społeczność akademicka, czyli tak zwanie nasza, no, oraz społeczność sieci osób, myślę tu o osobach, których nigdy nie spotkałem face to face, ale których znam od 10 lat na przykład, prawda? Z którymi rozmawiam czasem na bliskie tematy, o których nie rozmawiałbym z nikim innym. No, na przykład jeśli chodzi o ich sprawy życiowe, a czasami też i moje, bo tak się zdarza, dlatego że spotykamy się w tym świecie, siedząc u siebie w domach, no i cała logistyka świata fizycznego odpada. Jest możliwość tworzenia tych relacji właśnie ze względu na zalogowanie, a nie na przykład na podróż w przestrzeni fizyczną, na którą nierzadko ludzie nie mają czasu. W Akademii odbywa się szereg różnych aktywności. Są wykłady od studenta do profesora, gdzie wykładają i studenci, i profesorowie z różnych uczelni akademickich w Polsce. Aktualnie są prowadzone 4 kursy, a jest planowany też i 5. Jest to właśnie jeden z kursów, który zapoczątkowany został w 2007 roku. Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka. O ile sobie przypominam, w jednym z kursów tak, pani ja też kiedyś. Właśnie tak. I następnie filozofia sieci, kurs z kognitywistyki o sztucznej inteligencji i cyborgii. Także sztuka elektroniczna, no jako jeden z kursów, które prowadzę o sztuce, a także mój kolega z Zakładu Estetyki, dr Jakub Petri, Chief Salamander, to imię sieciowe z Second Life'u, prowadzi kurs o performatoryce miasta już od wielu lat. Także właśnie jeszcze te kwestie międzynarodowe w tym roku uruchomione, no i tak się to życie akademickie nam toczy. A ja tematyka tego pierwszego kursu, środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka, dotyczyła także tego zagadnienia statusu ontologicznego sieci, czy w ogóle zjawisk elektronicznych. Jakie są podstawowe podejścia do tego zagadnienia i jakie stanowisko pan profesor zajmuje w tej kwestii? Właśnie tutaj myśl filozoficzna ewoluuje. Jest tu kilka, uważam, ważnych dla filozofii, ale i także w szerszym spektrum dla różnych środowisk, filozoficznych stanowisk, które winny być wręcz rozpowszechniane i asymilowane. O sieci i o komputerach często się mówi, że to coś nieprawdziwego, symulacja, coś gorszego od tego, co w przestrzeni fizycznej się znajduje. Pojęcie realności tutaj waha się w przypadku świata fizycznego, a już rzadko jest aplikowane do zjawisk sieciowych. Ale fakty są takie, że partycypacja wzrasta, aktywności, które dawniej odnajdywaliśmy, mieliśmy w świecie fizycznym, zwanym realnym, transcendują, przenoszą się do sieci. Przykładem są choćby systemy akademickie, takie jak dawniej papierkowe systemy przyjmowania i administrowania bracią studencką, czy nami jako ludźmi nauki uniwersytetu. Indeks już dawno przecież zniknął fizyczny, no i tak dalej, i tak dalej. Każdy pewnie odnajdzie w swojej sferze jakiś taki motyw, który właśnie zakończył swoją egzystencję fizyczną, a odnalazł i to w rozbudowanej wersji takie bytowanie elektroniczne. I chodziło o to, żeby jasno powiedzieć, że zjawiska sieciowe i rzeczywistość sieciowa to rodzaj nowej rzeczywistości i za wszelką cenę urzeczywistniać, umacniać tą intuicję, czyli doprowadzić do sądu metafizycznego odnośnie istnienia rzeczywistości elektronicznej, dlatego że uważam, że jest ta intuicja jest bliższa prawdzie o zjawiskach sieciowych, niż kiedy nie dopowiedzieć tego. Uświadomienie sobie, że zjawiska sieciowe i sama sieć to sfera egzystencji bytów elektronicznych, to bardzo ważna sprawa, nie tylko w kontekście filozoficznym, czyli metafizyki sieci, ale także zrozumienia, tak jak wspomniałem wcześniej, w szerszym spektrum, czyli po prostu, no, można powiedzieć, no, różnych społeczności, prawda, człowieczeństwa, że mamy do czynienia w dzisiejszych czasach dwie alternatywne rzeczywistości. Oczywiście tych rzeczywistości dla filozofa może być więcej, ale skupiam się nad rzeczywistością elektroniczną, właśnie światów wirtualnych, elektronicznego realis, po to, żeby cały czas urzeczywistniać, wzmacniać, uprawdziwiać,
przekonywać, budować sądy metafizyczne, które no czasami, no wiadomo, że w filozofii z nimi jest ciężko i nie każdy sobie na nie może pozwolić ze względu na i metodologiczną, formalną krytykę, jak też, no, też siłę, za którą niesie ze sobą metafizyka, bo uświadomienie sobie istnienia może w pewnych sytuacjach wręcz opresję nieść. No, uświadomienie sobie świata wartości, ich znaczenia dla egzystencji, wartości i znaczenia drugiego człowieka, no, a w tym wypadku chodzi o rzeczywistość elektroniczną, gdzie wszyscy w niej jakoś tam partycypujemy, przebywamy, natomiast właśnie ten sąd o istnieniu tutaj według mnie ogromne znaczenie. Na tym polega moja praca filozoficzna. Czyli rozumiem, że takie tradycyjne rozróżnienie wirtualne, realne, jako opozycja, jakoby to wirtualne było gorsze niż realne, jest czymś, co odrzucamy i rozpoznajemy, że rzeczywistość wirtualna ma swoją realność i częstokroć ta rzeczywistość jest jedynym sposobem doświadczenia pewnych fenomenów, pewnych zjawisk. Na przykład rzeczywiście takie systemy jak USOS czy elektroniczny indeks funkcjonują już tylko w formie elektronicznej i nie ma ich wersji tak zwanej realnej. Tak? Pan profesor stosuje często właśnie pojęcie realności do tej rzeczywistości elektronicznej, bynajmniej nie jako opozycja do pojęcia wirtualności. Dobrze rozumiem? Tak, świetnie to pani ujęła. Hypatia, bo tak imię sieciowe, pamiętam, tak. Second Life'u z kursu brzmiało. Tak naprawdę to staram się używać pojęcia rzeczywistości. Rzeczywistości świata fizycznego i rzeczywistości świata elektronicznego. Unikam pojęcia realności, dlatego że ono jest zużyte, wytarte. Najczęściej kojarzy się ze światem fizycznym. Tu z kolei też jest problem z metafizyką, na sądach o istnieniu. Więc raczej nie interesuję się realnością w rozumieniu świata fizycznego, tylko realizm albo rzeczywistością świata elektronicznego. I tutaj pozwalam sobie na głębsze sądy o istnieniu. Na przykład takie stwierdzenie, że pisząc elektronicznym piórem, mając na myśli Worda, jest to tak samo prawdziwe, jak pisanie piórem, no takim fizycznym, prawda, z przeszłości. To jest metafizyka. To właśnie zaświadcza o tym, że jedno i drugie tworzy wartość istnienia, tylko jedno jest materialne, fizyczne, a drugie elektroniczne, czasami nazywane immaterialne, ale w każdym razie inne pod tym ontologicznym względem. Dlatego używam pojęcia rzeczywistość, a nie realność, ale tutaj pani intuicja jest jak najbardziej zasadna, że rzeczywistość elektroniczna jest dla mnie realna. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Panie profesorze, wchodzimy do tej rzeczywistości wirtualnej jako ludzie, którzy zaangażowani są na co dzień nie tylko w to, co istnieje, ale także to, co istnieje pod kątem posiadania pewnych wartości, pewnego zabarwienia czy estetycznego, czy moralnego. Jak te wartości moralne lub estetyczne funkcjonują w sieci? To jest jakaś inna kategoria? Jak to wygląda? To jest też bardzo interesujące zagadnienie. Świetnie, że ono tutaj pada. Jest związane z transcendencją. Chodzi o to, że zarówno do sieci, jak i może posłużyć też innym przykładem, sztucznej inteligencji, jakoś trzeba zadać wartości. No? Niektórzy kognitywiści uważają, że to jest zasadnicze zagadnienie, aby inteligentne roboty czy software'y miały świadomość moralności. Cokolwiek to oznacza, czy to ma być tylko algorytm, czy to ma być jakieś głębsze rozumienie, ale z czym mamy tu do czynienia? Z transcendencją na przykład dobra do systemu, który będzie się potem już tym dobrem posługiwał w różnych sytuacjach. W naszej rozmowie możemy intersubiektywizować jakieś zdarzenie aksjologiczne. Każdy z nas może w podtekście myśleć sobie na ten temat jeszcze coś innego. Ta transcendencja nie jest taka wyrazista, no chyba, że ktoś nam każe się ustosunkować do jakiegoś zdarzenia. No wtedy, okej, stwierdzam, że jest tak, a tak, to jest dobre albo złe. Ale w przypadku sztucznej inteligencji będzie trochę inaczej, bo ona będzie podejmować te decyzje w sposób ciągły i w różnych sytuacjach, a zatem musi mieć zakorzenione, nie będzie mieć tego drugiego dna. Postąpię tak, a tak, ale w duchu to sobie myślę, że może tak bardzo mnie to nie interesuje. Jeśli chodzi o sieć,
Jest podobna sytuacja, tylko że nie rozgrywa się w systemie sztucznej inteligencji, tylko między ludźmi. W wielu spotkaniach, w różnych sytuacjach, komuś, komu zależy na budowaniu relacji sieciowej, taka osoba będzie się uczyć. Znam nie jeden przypadek troglodyty sieciowego, który wpadał również i do Akademii Elektronika. Tam się różne rzeczy wydarzały, ale w wyniku asymilowania takiej osoby w ciągu 20 minut, a czasem 20 dni, okazywało się, że ona znajdowała swoje miejsce w sieci. No chodzi o to, że jak taki troglodyta wpadnie, troll, no to różne rzeczy się wydarza, ale potem w pewnym momencie to się dociera. No jeśli chodzi o wartości, już może bardziej podchodząc do tego praktycznie, od takiej egzystencjalnej strony, dla wielu osób sieć jest źródłem doświadczenia, prawdziwego doświadczenia, jakie jest nieosiągalne dla nich w świecie fizycznym. Na przykład osoby niepełnosprawne mogą występować w sieci, zwłaszcza w Second Life'ie, jako w pełni sprawne, no bo posiadają awatara i poprzez tego awatara doświadczać relacji, która jest dla nich po prostu niemożliwa w świecie fizycznym, bo, no bo tak układa się życie. Najczęściej jest to przykre, nieszczęśliwe, ale, no ale znowu jest faktem. No? Natomiast też jeśli chodzi właśnie o przyjaźnie, czy budowanie jakiegoś rodzaju więzi przyjacielskiej, też jest to możliwe, no bo ludzie, tak jak wspomniałem wcześniej, nie muszą komunikować się w świecie fizycznym, tylko ciągle tam są, prawda? Także jeśli chodzi o wartości, to myślę, że niezależnie od wielu różnych sytuacji, które można by przytoczyć, jak to wiecie, sieć jest pod wieloma względami tutaj straszna, bo tam ludzie różne rzeczy robią, to jednak jestem tutaj optymistą i myślę, że stając się takim swoistym drugim domem, naszą taką drugą ziemią w sensie egzystowania i pracowania tam, funkcjonowania, no to jest droga do tego, aby zrealizowały się tam wartości moralne, wartości etyczne. Natomiast jeśli chodzi o sztukę, estetykę, no to tu jest wspaniałe pole do popisu, bo z jednej strony mamy do czynienia ze sztuką elektroniczną, sztuką nowych mediów i tutaj artyści, wykorzystując technologię, czasem idą dalej niż umysły inżynierskie. Są wizjonerami, czasami nie oczekują uzasadnienia dla pewnych treści. Biorą jakąś technologię, jakiś fragment nauki i kreują na podstawie tego warsztatu artystycznego, a więc sięgają po horyzonty możliwości wyobrażania sobie, co można z daną technologią zrobić, co niekoniecznie musi zachodzić w laboratorium inżynierskim, no ze względu na to, że jest jakiś projekt, który ma być wdrożony, techniczny, użytkowy i tyle. No? Ale to, żeby wykorzystać to dla celów kreacji, no to już właśnie potrzeba czegoś innego, chciałbym powiedzieć dodatkowego, ale nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało jako wartościujące jedną grupę w stosunku do drugiej. Mhm, czyli rozumiem, że wchodząc do rzeczywistości elektronicznej, podobnie jak w rzeczywistości tej codziennej, po prostu wnosimy w tę rzeczywistość wartości, w których funkcjonujemy i w podobny sposób jak pewne normy obowiązują w trakcie zwykłego wykładu, takie same normy uobecniają się, jakby wnosimy je do rzeczywistości elektronicznej, wtedy ten troll, który wpada, musi się do nich dostosować, rozpoznaje je stopniowo, tak, asymiluje i w ten sposób człowiek wnosi te same wartości, z którymi na co dzień żyje, do środowiska elektronicznego. Przenosimy je, tak? Tak, tak to można powiedzieć. Tu chcę jeszcze uszczegółowić, że raz mówimy o Second Life'ie i takiej partycypacji, jakiej wspominałem, w przypadku sztuki elektronicznej, mówię tutaj w szerszym kontekście. Znaczy, instalacja interaktywna, niekoniecznie jako 3D, ona umożliwia pewną drogę, poszukiwanie. Pytanie, odpowiedzi. Właśnie interaktywność jest tą szczególną cechą cyberkultury od lat 70., 80., gdzie odbiorca zadawał pytania i otrzymywał odpowiedzi od maszyny, od systemu. I chodzi o to, że wtedy też jest coś w rodzaju doświadczenia estetycznego, tylko że to jest proces interaktywny, a podobny do takiego, jak znamy ze starożytnej Grecji, kiedy ludzie odczuwali katarzys, no, po dostrzeżeniu pewnej sytuacji na scenie, to jest analogiczne, choć nie takie samo, że można doświadczyć pewnej sytuacji, stanu rzeczy, sytuacji informacyjnej w wyniku interaktywności. Także sztuka to właśnie raczej
ten kontekst rozumienia technologii poprzez komunikowanie się z nią i antycypowanie tego, co może z tego wyniknąć, człowiek, który odkrywa samego siebie i możliwości wyniku i interaktywności, na przykład z systemem inteligentnym, no i właśnie te wartości takie, które w świecie takim jak Second Life realizują się. Jedno bym nazwał takim poligonem aksjologicznym, czyli instalacja interaktywna, która nie musi mieć odniesienia do świata 3D, po prostu może być lokalna, ustawiona w galerii i tam się dokonuje ten dialog. I drugie, rzeczywiste doświadczenie z drugim człowiekiem albo inteligentnymi systemami. Jedno to takie, można powiedzieć, doświadczenie, które jest przygotowujące, a drugie prawdziwe życie, egzystencja w sieci, prawda? Zderzenie ze sferą różnego rodzaju konglomeratów, w tym aksjologii, z którą trzeba sobie radzić. Jestem przekonany, że człowiek przyzwyczaja się do tego typu zachowań, wynosi z tego coraz więcej, no i w kontekście kognitywistycznym można powiedzieć, że w ten sposób nawet wzmacnia swoje człowieczeństwo. Nie mam tutaj na myśli jakichś transhumanistycznych czy posthumanistycznych idei, choć są i one bliskie i na pewno bym się tak określił jako transhumanista czy posthumanista, ale jako doświadczenie sieciowe, czyli człowieczeństwo w takim wydaniu ewolucyjnym, takim, które coś nowego się z niego musi wręcz wyłonić, to jak najbardziej w sieci tak. I temu rozwojowi, jak rozumiem, ma służyć ta seria kursów prowadzona w sieci. Rozumiem, że zbliża się nowy kurs, tak? Czego będzie dotyczył? Tak, może zacznę od tego, że tak, temu ma służyć, mają te kursy. One mają mieć też wątki futurologiczne. Ten nowy kurs, krótki na razie, to seminarium futurologiczne, po którym oczekiwania są takie, że studentki i studenci będą snuć racjonalne intuicje związane z możliwą wizją przyszłości wynikającą ze stanu teraźniejszości. Szybkość przemian jest bardzo duża. To, co dzisiaj czy jutro jest naszą rzeczywistością, za tydzień staje się przeszłością. Można to stwierdzić choćby na niektórych forach, gdzie widać, jakie nowości spływają. Coraz szybciej trzeba to asymilować, przyzwyczajać się do zmian, głównie wynikających z rozwoju technologii. I będzie mi chodziło o to, czy właśnie filozofowie i filozofki są w stanie działać w taki sposób, jak odkrywcy w nauce. Tak, żeby to były nawet projekty, którymi można zainteresować jakieś komercyjne sfery, na zasadzie takiej, tak jak się to dzieje w sieci, że młodzi ludzie odkrywają możliwości sieci. Tak powstał przecież Netscape, tak powstał YouTube, tak pierwsza strona www powstała, no ona powstała w środowisku akademickim, ale generalnie to są te intuicje, co z tym można zrobić. No? Więc to będzie celem tego seminarium futurologicznego. Natomiast pozostałe, one są kursami zmierzającymi do wygłaszania sądów metafizycznych. To jest właśnie to, że mamy do czynienia z siecią jako rzeczywistością, fenomenami sieciowymi, które temu towarzyszą, że tam można analizować to, co związane z materią, z przestrzenią, czasem, czyli te historyczne zagadnienia filozoficzne, ale także i te nowoczesne, te, które się pojawiają w wyniku w alinearnej komunikacji, nowego zjawiska konektywności urządzeń i informacji, takich spraw jak przekierowanie intencjonalności związane z imersyjnością czy budowanie tożsamości sieciowej, która funkcjonuje w sieci. Tam człowiek jest rozpoznawalny niekoniecznie jako awatar biologiczny albo zdjęcie, tylko może sobie pozwolić na drugie otwarcie. No. Jeden z tych kursów dotyczy estetyki i właśnie sztuki nowych mediów. Sfera elektroniczna umożliwiła powstanie zupełnie nowych form estetycznych, które po prostu nie istniały wcześniej w historii. Można powiedzieć, że jakby przyspieszenie, z jakim powstawały te nowe formy estetyczne, jest znacznie większe niż poprzez wszystkie etapy historii wcześniejszej. Czy mógłby Pan nazwać kilka takich rodzajów nowych form estetycznych, które funkcjonują w sieci? Tak, oczywiście. No, opierające się na zjawisku interaktywności, na przykład sztuka sieci.
Ona się rozwijała od lat 90., później pojawił się post-internet art i konkretny przykład. Jest taka praca, w której zaprezentowano jedną z kamienic Witerbo. No, ale na tej kamienicy w świecie fizycznym napisano, że tam się nic ciekawego nie wydarzało. Że ta kamienica nie ma żadnego znaczenia, takiego historycznego, pomimo tego, że jest średniowieczna, ale nic ciekawego tam się nie dzieje. Jak pani myśli, co się stało w momencie, kiedy poszła sieciowa informacja, że kamienica tam jest gdzieś w Witerbo, a na niej jest tabliczka, że nic się nie dzieje? Oczywiście wzbudziła ogromne zainteresowanie, no bo pojawiła się w sieci. Chodzi o to, że to, co pojawia się w sieci, może być w tym wypadku no, zupełnie niczym znaczącym, a stanie się znaczącym, ponieważ pojawi się na gruncie takiego medium. To przypadek sztuki hybrydowej, czyli tego, że część instalacji jest w przestrzeni fizycznej, a część w internecie. No, takim znamienitym przykładem jest działalność Stelarka, który traktuje swoje ciało, mózg, umysł jak interfejs, czyli że ono jest przygotowane do różnego rodzaju hybrydyzacji, podłączeń, do działania zdalnego. Interfejs, który łączy w sobie taką energię, energetykę zewnętrzną, drucików, prawda, i tego wszystkiego, co znamy z hardware'u, który mógłby być w jakiś sposób podłączany do ludzkiego ciała, i to jest myśl posthumanistyczna, kognitywistyczna o wzmocnieniu poznawczym. Ale to znowu chodzi o to, że wypływa na gruncie sztuki, sztuka hybrydowa, że technologia może wzmocnić zmysły, które posiadamy, a może nawet, ale to już może ujawnić możliwości mózgu i umysłu, których nie znamy w tej chwili, nie odczuwamy, bo po prostu nie zostały stworzone odpowiednie warunki. No właśnie wspomniana imersja pojawiła się na gruncie sztuki interaktywnej, kiedy okazało się, że podobne, ale jednak innym jest zachowanie czytającego powieść, który kartkuje książkę w stosunku do osoby, która przeklikuje albo jakąś właśnie fragment, jakąś właśnie sztukę sieciową albo instalację i okazuje się, że zupełnie odcina się od świata fizycznego, podobnie jak ten czytający, ale tutaj chodzi o to, że ta różnica, ten języczek uwagi polega na tym, że odbiorca jest responsywny, jest praktycznie responsywny. I to pojawiło się na gruncie instalacji u Myrona Krugera na początku lat 70. inżyniera i artysty, albo artysty i inżyniera, który właśnie zwrócił uwagę. No, jest też sztuka telematyczna, jest sztuka związana z teleobecnością, czyli obrazami, które istnieją w sieci i reprezentują to, co w przestrzeni fizycznej. No, rozwija się przecież od wielu, wielu lat animacja komputerowa. Dzisiaj tak na dobrą sprawę można się pomylić, oglądając jakiś film, czy mamy do czynienia z aktorką, aktorem fizycznymi, czy właśnie wykreowanymi przy pomocy animacji komputerowej. No, wspaniała sfera muzyki elektronicznej, których jest mnóstwo gatunków i tutaj dostarcza wspaniałych doświadczeń estetycznych, ale są też bardziej wyrafinowane sprawy, jak na przykład bioart, który również na technologii się opiera, sztuka związana z genetyką. Dla artystów geny, no, to jest materiał twórczy. No, oni chcieliby widzieć w przestrzeni fizycznej nowe, modyfikowane byty genetyczne, transgeniczne, które no, wypełniłyby naszą przestrzeń, których nie wytworzyła ewolucja. Wokół tego jest ogromna dyskusja światowa, na ile sobie można pozwolić, w którą stronę te geny mają wędrować, bo mogą wędrować od człowieka do rośliny lub zwierzęcia, ale nie mogą wędrować od zwierzęcia lub rośliny do człowieka. Przykładem tu jest Eduardo Katz, który stworzył modyfikowanego królika Albę z fluoryzującą skórą, jak i też no, rośliny, które były modyfikowane jego genami. No, ale oprócz bioartu rozwija się w tej chwili dość istotnie sztuka sztucznej inteligencji i robotyki. Tu powstają fascynujące przykłady, no, dlatego że ta sfera i to doświadczenie, ta sfera bytów jest coraz nam bliższa. Znaczy, że programy ekspertowe okazują się na tyle mądre, że są mądrzejsze od człowieka. I to jest też filozoficzne, to jest też metafizyczne. Od tego nie da się uciec na zasadzie, a to tylko komputer.
bo chodzi o to, że człowiek ewolucyjnie będzie się rozwijał tak jak do tej pory, czyli dość wolno w stosunku do ewoluowania inteligentnej technologii. I też trzeba się z tym liczyć jako z faktem metafizycznym. To jest zdarzenie metafizyczne, które uświadamia to, że już dzisiaj mamy do czynienia z programami, które decydują o ludzkości w skali globalnej, albo wspomagają, mogą być różne systemy komunikacji, różne systemy obronne, systemy bankowe. Oczywiście bankowe, a w tej chwili medyczne, diagnozujące zdalnie. I pada pytanie filozoficzne, a jak to będzie wyglądać za 5 lat? Czy to pytanie ma sens? Moim zdaniem jak najbardziej. Wręcz konieczne jest, żeby go stawiać, a nie czekać na to, co za 5 lat nadejdzie. Filozofowie, humaniści mają prawo rozważać, a wręcz winni rozważać o przyszłości, tak jak rozważają o tym szefowie korporacji w imię różnych decyzji związanych na przykład z władzą nad światem, czy politycy, którzy również pewne mechanizmy wykorzystują, bo to jest myślenie do przodu, to jest myślenie, które antycypuje zdarzenia. I tu jest ważne znowu stwierdzenie filozoficzne. To opiera się na technologii, nie na czymś innym. Proszę wskazać jakąś sferę, która by miała tak zdecydowane oddziaływanie na ludzką egzystencję i rozwój człowieka niż technologia. Dlatego skupiam się na tym wątku w filozofii, bo uważam, że on jest najbardziej wyrazisty. To jest właśnie ta wyrazistość powoduje, że warto ryzykować sądy metafizyczne, a nie warto ich ryzykować gdzie indziej. No, nie wiem do końca, jak będzie z biologizmem, prawda? To jest tak trudno myśleć, jak ewolucja pokieruje światem biologicznym. No, ale to, że komputery będą mocniejsze za 2 lata, mogę powiedzieć, stawiam taką tezę. Spróbuj z tym dyskutować. Te i inne pytania pan profesor ze studentami zadaje w Akademii Elektronika w trakcie swoich kursów. Życzymy powodzenia w dalszym rozwoju Akademii i bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Hypatia za przeprowadzenie tej miłej rozmowy. Dziękuję Państwu, do widzenia.